Jedną współpracę miałem tak chujową, że musiałem zrezygnować. Współpraca za 60 koła. A skąd wiesz tak dużo o tym urzędzie celno-skarbowym? Bo kiedyś do mnie przyszli panowie w garniturach, no i kurwa zeznawałem. Nie no, ja się trochę śmieję, ale jak ja tak dalej będę funkcjonował, to moje życie zamieni się w Bruce'a. Bo to może to nie jest tak, że Bruce od urodzenia jest taki. Może to wina widzów i on ma w tym dużo racji. Chuja, dałem sobie młoda, pierdolę. Nic nie mam wspólnego z tym człowiekiem de facto. Ja raz w życiu zadzwoniłem na policję, jak miałem 7 lat. No kurwa, chłop mnie maluchem prawie potrącił. Cześć. Daję w kuco. Dobrze, kurwa, niech ginie. Sensation. Co ciekawe, to to, że jest filmik najbardziej toksyczny streamer i dziwnym przypadkiem jest tutaj Mamon. Ja Kamila lubię, natomiast jest to materiał humorystyczny, podejrzewam, więc możemy obejrzeć. Kamil Mamon Kowalski, znany również pod pseudonimem Kowal87, mieszka w Płocku, urodził się 8 lutego 87. Przejawia on szczególną miłość do trzech rzeczy. Pierwszą są kobitki, drugą gówno. A ty masz ryj jak gówno podziurawione widelcem. Jakiś przykładowy gość, tak by nie wiem, wpi***ł się mordą w gówno. A trzecią mortadelka. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. Mamon uznaje się za sztywnego chłopa i nienawidzi on konfidentów oraz policji. Gdzie jest? Stary, jestem sztywny, całe życie sztywny jestem. Dostawałem taki łomot, kurwa, na komendzie. Mamon, nie przejmuj się jakimiś zjami. Spierdalaj. Ja się niczym nie przejmuję, kurwa. Jakie Mamon ma 18? Daj, to jest dobry shot, kurwa. Nie wiem, mnie to rozbawiło, trafia to w mój humor. Ale czekaj, bo możesz się śmiać z Mamona, że jego kariera jest średnia, ale Mamon opowiada na streamach, jak to był królem w CSA 1.6. Dobra, Patryczek, ja na kurwo pierdolę grałem 15 lat w CSA, jeździłem na LAN, miałem drugie miejsce w Polsce, gościu. A ty będziesz fan. Jednak, jak się przyjrzymy, to Mamon jedyne w czym brał udział to w turnieju Open, ale pali się to pewnie coś wygrał w nim, nie? Nic bardziej mylego, Mamon już w pierwszym starciu odpadł drabince z wynikiem 0-2. Grali oni wtedy w teamie takim Quality Control, a on chyba był wtedy pod nickiem Juden. Nie no, ale wiecie co, prawda jest taka, że CS-a Mamon dobrze gra. Ma teraz 20k punktów na tym premierze, ale coś tam pyka, nie? Coś tam se klika. Jestem skłonny uwierzyć, że tak z 20 lat temu to on coś grał w tego 1.6, nie? Przejdźmy do największego wyzwania, Mamona. Jesteście nim wy, widzowie. Ale jak to? Tak naprawdę tym, co niszczy Mamona w dramach, są widzowie. Podrzucają mu oni coś na czacie, bejtują go, a Kamilek we wszystko wierzy. Jakiej myszki używam? SPC. Kurwa, przypał. Dobra, stajesz timeout. No, zbejtował mi. A najlepiej jest, jak Mamon się najebie. I wtedy, no po prostu, muala. Kur, wyszliśmy, to ci mówię, że z pająkiem się siłowałem. Ty o Discordzie lepiej poczytaj. To jak on, na czym oni zarabiają? Wytłumacz mi. Discord Nitro, okej. Okay. Nie chcę mi się nawet tłumaczyć. No, ale dobra, robi... na czym zarabia Discord? Jakie jest tego clue? Że sprzedają dane? Discord sprzedaje dane. Ale ile on tak naprawdę zarobił? Sumując to wszystko, Mamon sam z subskrypcji na Twitchu zarobił około tak 14 tysięcy dolarów. Ale oprócz sam z subskrypcji dochodzą do tego też współprace. Pierwsza taka głównie znana współpraca Mamona to jest z SPC. Skończyła się ona aż po jednym dniu. Jak chcecie jeszcze zobaczyć magiczną sztuczkę, to napiszcie pod streamem Mamona, co się stało ze współpracą z SPC. No to zobaczycie, szybko znikniecie, nie? A aktualnie możemy znaleźć trzy współprace. Pierwsza ze SteelSeries. Drugą taką współpracą z oczywiście X-Gamerek. No i trzecia aktualna współpraca Mamona Farmskins. Czyli Mamon aktualnie w swoim najlepszym okresie wyciąga on tak około 15-20 tysięcy miesięcznie. No i oczywiście do subskrypcji współprac dochodzą też donaty. Zaliczmy. Nie no, nie ma chuja, że zarabia 15-20, widzowie no. Dwa lata jak już 16 koła. Ale ile on zarobił od początku swojej kariery? No to można liczyć chyba tak około 200 koła. Jeżeli zarobił 200 koła od początku swojej kariery, to jest 200 koła na 4 lata zarobku. Widzowie, 200 koła na 4 lata. No to 200 podzielić na 4 to 50 koła. Licząc nawet tym jego rozumowaniem. 50 koła podzielić na 12 daje około 4. 4 miesięcznie wychodzi, to co on pierdoli? No tutaj to dziwna sytuacja. Jak Gerberek kupił Audi RS36, współpraca Superbet. I will sit in my Audi R36 after this game. I was GMD split and this diamond in a OUE. A ty kurwo, co likujesz wiadomości z gry, chuj ci na kurwę szmato jeba na śmiku. Co się dzisiaj stało u Brusa? Ja pierdolę to, nie chce mi się. Widzowie, mam ziomków, jest Over, Kubon, Slayprox, Ortiz, sepykamy. Jest jakiś wzajemny szacunek, lubimy się, jak równy z równym. Z Bruce'em jest kurwa krótka piłka, masz widzów, przychodzi, dawaj zagraj ze mną szachy, wchodzi na Discord i gramy. W momencie, w którym ty przychodzisz, chcesz zagrać w gierkę, nie, dzisiaj muszę wbić mastera,
chuja, dałem se unmoda, pierdolę. Nic nie mam wspólnego z tym człowiekiem de facto. Mogę go lubić, ale czy to jest... Czy ja go lubię koleżeńsko, czy bardziej mi go po prostu szkoda? Później się przyznał do tego, iż chciał sztucznie podbić sobie licznik subów, giftując ich 50. Licznik subów. Widzowie, czy wy na przykład jesteście bardziej chętni kupować suba, jak widzicie, że jest więcej subów? Jak to u was działa? Czy dla was licznik subów streamera jest wyznacznikiem czegoś? To inaczej... O czym świadczy to, ile ktoś ma subów dla was? Że streamer jest ciekawy i trafia do większej ilości osób. Dla mnie, jak ktoś ma dużo subów, znaczy, że ma twarde, dobre community, że jest relacja streamer-widz, ale no... Dzień dobry. Na przykład wchodzę do takiego Parisa Platynowo, on ma 4 koła i to już wiadomo, że to jest twarde community. Dzień twoja wina. No tak. Za ten stream z tej wojnej gierki, to jestem w szoku, że tutaj w ogóle jeszcze ludzie cię lubią. Ja byłem pewien, że to będzie rozpadł totalny. Ej, widzowie, a czy mi się wydaje, czy Overpool się trochę odciął od Bruce'a? Częściej z chłopakami gra w CS-ka i takie akcje robi. Odciął się. Ty, no to jak tak dalej pójdzie, to Brusiol zostanie sam. Hej, ale dobra, leniwy syzyf napisany na czacie. Ty śmieszny ludziku, zanim zaczniesz wąchać paluchy, powiedz, czy jesteś naturalny i dlaczego się rozpierdalasz na komendzie. Gdybym miał cały czat zajebany takimi pytaniami, to nie wiem, czy by mi kurwa IQ nie uciekło w sumie. Bo to może to nie jest tak, że Bruce od urodzenia jest taki. Może to wina widzów i on ma w tym dużo racji. To jakiś moderator? Odbanuje cię w stream elementa? Jak kurwa? Permanently banned stream element? Jak co się stało? Siema. Nie no, ja się trochę śmieję, ale jak ja tak dalej będę funkcjonował, to moje życie zamieni się w Bruce'a. E-papieros, kurwa, czek. No Coca-Coli nie ma. No boostowany nie jestem, ale wiecie, to idzie w złym kierunku. Trzeba to zamienić na marchewkę. Albo jakieś jabłuszko. A Red Bull z tyłu to PogChamp akurat. Ale zobaczcie to. Mam współpracę z Red Bullem i wiem, że nadużywanie napoi energetycznych, napoi słodzonych jest niezdrowe, więc nie piję tego regularnie. A Bruce pije regularnie te słodzone napoje. Nawet jeśli ma Cole Zero teraz zmienił, wydaje mi się, że kwas fosforowy 5, który tam jest, dalej... No na pewno jest szkodliwa kola. Ja w ogóle zastąpiłem cukier przez ostatnie 2 miesiące i wiecie, że słodzę kawę miodem? I piszecie, że miód i cukier to jeden chuj. Wiecie, kurde, jak już się tak chcemy kłócić, to dlaczego jecie jabłka? Bo w jabłkach jest cukier. Kurwy jebany. Jeszcze ten Actimelek, nie? No oglądałem się mikrocypka i mówię, a kupię sobie Actimel zdrowotny. Jak to kurwa też jest produkt korporacyjny zrobiony pod dosłownie reklamę, że ma działać na naszą odporność, a to cukier kurwa, cukier. Jak chcemy zdrowy jogurt, to jogurt naturalny najlepiej. Pojebana jest to życie. Wejdź sobie w linka, tam masz wszystko opisane. To nie, to napisz do Stormida, że nie znam się na betowaniu, nie ogarniam współpracy, niech mi ją zabiorą i zamknij ryj na czacie, no kurwa mać. O nie, ale to się źle zestarzało, kto wie ten wie, ale to się źle zestarzało, ale to się źle zestarzało. Ej dobra, ja nie wiem, dobra, ja naprawdę nie wiem i nie podpuszczam, ale jak to kurwa jest? Dobrze, ja wam teraz się, że tak powiem, spowiadam z moich grzeszków i tego co się działo. Nigdy nie straciłem współpracy, plus nigdy nikt nie... Być może ktoś pisał, a nie, sorry, zapomniałem! 2021 rok, pozew oraz pisemko od PZ Szachu, tak było. Ale później nic, zero skarg. Jak to się stało? A jeśli były skargi, to o tym nie wiem. Czemu właśnie tak jest, że tak dokuczają Bruce'owi? I przede wszystkim czemu to przychodzi? Bo wiecie, jak ty teraz napiszesz do Red Bulla, że kurwa lodówki nie widać, to cię Red Bull obśmieje. No inna sprawa, kurwa, że trochę to jest fakt, że ta lodówka nie działa za dobrze. Aj, ale... Ale ty byś musiał być widzu niedojebany, żeby napisać do Red Bulla, że jakiś streamer, który ma z wami współpracę, ma kurwa niewidoczną lodówkę, która za słabo świeci. To ja sobie już kif to, czy na przykład załóżmy, że nawet bym stracił do współpracy, nieważne. Wyobraź sobie, co ty musisz mieć w bani, ile musisz mieć czasu. To już chyba za mocno by było, nie? Tak realnie mówię. Ale pomyślcie sobie, że są ludzie, którzy na przykład... Jest taka kurewka tam w bloku naprzeciwko, zadzwoniła na psy, że zaparkowaliśmy na parkingu tuż za znakiem czy przed, ja się tam nie znam. No i przyjechały psy i założyły tego kondoma na koło. Kto to kurwa, co mu to wadzi? 2 godziny stało auto. To ktoś musiał stać w oknie i po prostu skanować. Pierdolone społeczniaki, nie? Ja raz w życiu zadzwoniłem na policję, jak miałem 7 lat. No kurwa, chłop mnie maluchem prawie potrącił. I to w Radomsku byłem.
Nie no, poważnie mówię, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale praktycznie chłop mnie pierdolnął maluchem. Jebać cię ty kurwo 60, powiedz to mi tylko jak miałem 7 lat. Chodzi o to, że jak chcesz kogoś podpierdolić, to ci ludzie, którzy piszą, żeby random stracił współpracę, podejrzewam, że konsekwentnie i twardo piszą pisma całe takie złożone. I to nie idzie tylko na support. No, myślicie, że komuś się... Myślicie, że ktoś naprawdę nienawidzi random Bruce'a, czy robi to pod mema? Zazdroszczą mu? Czego zazdroszczą? Pewnie... A nie, no w sumie można zazdrościć mu tego, że se siedzi przed kompem, nie? Nie. Dobra, to już ci tłumaczę moją perspektywę i możecie ją skonfrontować ze swoją. Jak bardzo trzeba kogoś kurde nie lubić, żeby pisać pisma na streamera o współpracę. Ja jak oglądam ten materiał, rozumiem. Olek Bebzolek nie wiedział, co reklamuje. Jest to kurewsko zabawne. Ale ostatnie, o czym bym pomyślał, to to, żeby pisać na niego pismo, no. Nawet kurwa, jakbym go nie lubił. Chyba, żebym miał giga dużo czasu. I to nie to, że bronię Bruce'a. Zamknęliśmy ten temat. Po prostu chodzi, nawet gdyby to był, nie wiem, ktokolwiek inny. Powiedzmy, nie wiem, Mandzio. No nie chciałoby mi się. Ostatnio jakiś gościu na twój e-mail założył konto na Pornhubie, więc uwierz, ludziom się chce. Przecież to pewnie, kurwa, ty założyłeś to konto, bo ja nic nie mówiłem. Czy moim druczkiem? No nie wiem, kurwa, takie banery dostałem, no. Pokój się do mnie przypierdalać. Kurwa, no nie wiem. Na chuj on odpowiada. Boże, widzowie, no przecież briefa, no. 2 minuty to... No, 2 minuty. 24 sekundy. Nawet Overpool go trollował. W ogóle zobaczcie, jest taka też promocja typu... Napisane jest 3755 na start z kodem Random Bruce. Ja akurat w tym momencie wszedłem, jak był spam. Jak dostać te 3755 zł? Był taki spam, że powiem, nie no, wychodzę, kurwa, bo tylko trollować można. A jak myślisz, kto podpierdolił wszystkich streamerów do Opola? Ktoś z czatu, czy faktycznie rząd się sam z siebie zainteresował? A, wiem! Opole, czyli... Hazardowe. To jest afera, kiedy mnie jeszcze nie było. Na pewno ktoś podpierdalił. Generalnie sprawami związanymi z hazardem to nie jest zwykły urząd skarbowy, tylko jak coś, to jest urząd celno-skarbowy. To dotyczy nielegalnych gier hazardowych, łamanie prawa o zakazie reklamowania hazardu, żeby jakby samo z siebie państwo nie zaingerowałoby tak głęboko, bo my, streamerzy, jesteśmy tak naprawdę nikim dla państwa. A skąd wiesz tak dużo o tym urzędzie celno-skarbowym? Bo kiedyś do mnie przyszli panowie w garniturach, znaczy nie w garniturach, tylko w mundurach, no i kurwa zeznawałem. Musiałem zeznawać. I musiał mnie podpierdolić albo streamer, albo widz, który miał ogar, bo to nie było takie proste, żeby napisać to, no bo to był urząd celno-skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim. Widzowie, kurwa, wszedłem, zjadłem śniadanie, dałem zeznanie i sprawa zamknięta. Powiedziałbym tak, nawet wiem, kto mnie podpierdolił. Co ty, to nawet sprawa nie dotyczyła nikogo z zewnątrz, tylko mnie. Dosłownie jak ci panowie mnie zobaczyli i usłyszeli, jaki jest mi zarzut postawiony, powiedzieli tylko, to prawda? Ja mówię, nie. To pan podpisze, że to nieprawda i koniec. Chłop mi cały sos wylał. A na dodatek, jak powiedziałem, że stoi pod drzwiami, to jeszcze czekał tak i się na mnie kapień. Zamiast otworzyć od razu, bo się śpieszyłem, to jeszcze się tak patrzył na mnie. A, upierdoliłem sobie łóżko, bo kurwa pudełko jest ujebane od sosu. Ja pierdolę. Jeszcze pizza jest lodowata. To jest najgorsze zamówienie, jakie złożyłem, kurwa, od kiedy żyję, nie? Ej, to czekajcie, coś wam muszę pokazać. Bo nie każdy z was mnie followuje na Twitterze, plus to było jakiś czas temu. Chodziło mi dokładnie o ten screen. Widzowie, ta pizza kosztowała 54 zł, kurwa. To jest normalne pudełko 30-centymetrowe, czyli pizza mała. To wygląda jak Giuseppe, a smakowało tak podobnie. Olaczka o relacji i Xententacion? Nie, no ale tamta kosztuje kilka tysięcy, nie, no słuchajcie, no przecież ja rozumiem, wiecie, to jest 834 zł, to i tak jest dużo, dobra? To jest szachownica, przypominam, są szachy, są głupie, drewniane bierki, których przysięgam, tak nienawidzę, tak samo jak je kocham, tak samo, tym samym uczuciem darzę Bartka, tak jak szachy, rozumiecie? To jest miłość i nienawiść za jednym razem, to jest dokładnie to samo. Niby wiesz, niby cię wkurza, ale bez tego żyć nie możesz. I niby kochasz, ale czasami ci się nóż otwiera w kieszeni, jak sobie pomyślisz o tym. Ej, nie uważasz, że to trochę smutne, że współprace Bruce'a są skutecznie tylko jak mu je zabiorą? Stary, wydaje mi się, że Superbet jest najbardziej wygranym na tej współpracy, jak tylko mógł być. Superbet wyszedł na Giga Sigmę. Odebrał mu współpracę, do tego dostał ogromny zasięg. A faktycznie, no słuchaj, bo ja zawsze patrzę na dwie strony. Przede wszystkim Bruce'a też lubię jako kolegę, mimo że mnie wkurwia.
I realnie postrzegam to, moi drodzy, jako niewiarygodne, że obwinia wszystkich dookoła, gdzie sam jawnie przyznawał się, że nie przeczytał briefa. Jest to troszkę zatrważające, prawda? Myślę, że zdarzyło mi się nie przeczytać briefa przed współpracą i potem miałem zdziwienie. Tak na pewno było. Nie pamiętam konkretnej sytuacji, ale wiecie, z reguły to są, nie jest nic trudnego, żeby wziąć i nawet na freestylu lecieć. Jedną współpracę miałem tak chujową, że musiałem zrezygnować. Współpraca za 60 koła. Brzmiała ona tak. Musisz jeść produkt i zmieniać głos na taki śmieszny dla dzieci, żeby pokazać, że nasz produkt jest taki zabawny. Nie żartuję, kurwa. I za to chcieli 60 koła. Widzowie, ja ostatnio zauważyłem, że Rybson uczy matematyki mikrocypka. Może Rybson wziąłby przyjął strategię, że w ogóle przygotowywuje do matury streamerów i nauczyłby Random Brusa czytać. Ale dobra, muszę przyznać, mega mnie wkurwiło jedno. Zapytałem go, czy gramy duo i on powiedział, że gra solo challenge. No jest to argument. Ja mówię, dobra, spoko, szanuję, że mówisz prawdę. I co się okazało? Nagle cały czas spamuje. Ty kurwo, przed chwilą przecież chciałeś grać Hitaxri. Zapomniałem, jak się nazywa ziomek. Ale ten OTP Katariny, który go boostuje. Przed chwilą chciałeś z nim grać. No i ten ziomek się wypowiedział, że byli razem w lobby, ale Katigami powiedział, że no, on nie idzie na mida, tylko na supporta. No to Bruce zdodżował, bo już nie ma darmowego boostowania. Wiecie, a kurwa, co tu dużo gadać. I teraz pokażę, co to jest. Pamiętacie, mówiłem wam wczoraj, że byłem w escape roomie, jak byłem w Lublinie i że dostałem paralizatorem po dupie, po jajach i po ręce, nie? Mam nawet jakiś taki... To jest ślad po paralizatorze, bez kitu. Jest to escape room, gdzie cię gonią chłopy. No i wybrałem się tam z Olą. Kupiliśmy nagranie z kamer. Tak to się zaczyna. To jestem ja, to jest Ola. Jest giga ciemno, tylko ta kamera widzi w ciemności, nie? To co słyszycie, to jebo petarda na starcie. Bardzo głośno było. Tak, za to się płaci jak coś. Zapłaciłem za to 90 zł od osoby i to jest wersja hardcore. Od 18 lat, a potem są niższe, nie? Nie można bić tych aktorów, nie można ich kopać, nie wolno do nich przeklinać i wyzywać. Chociaż złamałem jedną zasadę, raz zajebałem w kopa w drzwi, się bardzo wystraszyłem. A, i tym paralizatorem normalnie dostaje się, ale nie boli jakoś bardzo. Tam, no, trochę śladów mamy, ale to nie jest tak, że... Patrz jak Ola chodzi, jak w CS-ie na Ctrl-Shift. Patrz jak ona się bała, ja widzowie musiałem sam te zagadki rozwiązywać na początku. Ona chodziła i trzymała mnie tylko za rękę, wymyślała czego się bać, zamiast myśleć jakiś dalej. No i wchodził tu co jakiś czas jakiś chłop. O, zobacz jak ona się bała. No tutaj, no to było, to było dobre. Ja się za jaja, ja się tylko za jaja łapałem, żeby mnie po jajach nie brał tym paralizatorem. Obsrany trochę... Obsrany trochę byłem. O, okej, okay, tu jest akcja. Widzowie, no tutaj to szło się zesrać w gacie, nie? O nie, tutaj zrobiliśmy największą głupotę. Weszliśmy we dwójkę do tego pokoju. Tak, było full ciemno w tym pokoju. Nic nie było widać, mieliśmy tylko latarkę, którą potem odblokowaliśmy. I patrzcie, chłop tu wszedł. Ja wiedziałem, że on tu jest, no. Ja mówię, Ola, nie wysiadamy. Jedziemy dalej z tym gościem. Zajebałem w kopa w to. Wystraszony. No i teraz Ola została sama, a mnie zamknęli w takiej skrzynce. Ja tylko słyszałem, jak Ola gada z tym gościem i co chwilę, nie, proszę pana, nie! Patrz! Gość za nią rozwiązał zadanie, tak w skrócie. Nie będę mówił co, ale... Kurwa! Nie,
A ja jestem tam zamknięty. Pokaż mi. No i tu odjebałem, bo zobaczcie, Ola mnie wypuściła z tej kreciej nory. Wszedł ten koleś, to ja tam z powrotem wlazłem, kurwa. Bo się bałem, a tam byłem bezpieczny. Tam nikt mnie nie raził prądem. Zobacz to, bo tutaj trochę się dźwięk rozjechał. Zwróć uwagę. Trochę jest delay dźwiękowy. Pokaż mi. Wychodzę i zobacz, co się dzieje, patrz. Powiem tak, nagranie trwa 20 minut, 28 minut, spędziliśmy tam około pół godziny. Serio polecam. Dobra zabawa, jak ktoś lubi escape roomy, innowacyjna, no bo biorą udział aktorzy i trochę jak, nie wiem, czy ktoś uprawiał kiedyś stosunek BDSM, ja nie, ale wiem, że tam są jakieś słowa bezpieczeństwa, no i tutaj też mieliśmy słowo bezpieczeństwa, że jak powiemy stop, to koniec gry, nie? Nie gramy dalej. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj.